Witamy Was, przyjaciele, dzisiaj na tym miejscu. Ja nazywam się Mateusz Wnukowski i chcę Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o życiu. Wiecie, wychowujemy się w kraju, choć wychowujemy się w środowisku, w którym ludzie chcą coś uzyskać od Boga, chcą uzyskać różne rzeczy przez coś, że będą się starali, że będą dobrymi ludźmi, coś za coś. Zapewne wiesz, o co chodzi, tak? Ja chcę ci powiedzieć o tym, że ja byłem człowiekiem wcześniej, który chciał poznać tego Boga, ale nie wiedziałem, kim On tak naprawdę jest. I wiecie, żyjemy w tym kraju, gdzie ludzie mówią, że Bóg jest gdzieś daleko, że żeby dotknąć tego Boga, to ty musisz po drabinach do nieba się dostawać, że ty musisz gdzieś w chmurach, gdzieś w kosmosie szukać tego Boga, żeby Bóg przyszedł do ciebie, że ty musisz klękać, że ty musisz odmawiać wiele modlitw. Ale chcę ci powiedzieć o Bogu bliskim, o Bogu prawdziwym, którego realnie my spotkaliśmy w naszym życiu. O tym chcę ci powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, On jest na wyciągnięcie ręki. On, kiedy 2000 lat temu wszedł do nieba, On zesłał Ducha Świętego tutaj na ziemię. I Duch Święty jest tutaj, na tej ziemi. Jest tutaj. I wystarczy twoja wiara, żebyś ty mógł narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Nieważne, kim jesteś, nieważne, co zrobiłeś w życiu. Dzisiaj możesz doświadczyć tego Boga bliskiego. Tego Boga, którego my poznaliśmy w naszym życiu. Tego Boga, który ma na imię Jezus Chrystus. On, który przemienił nasze życie, który zmienił nas, On może też zmienić twoje życie. Pamiętaj o tym, że Jezus Chrystus, On jest bliski. On nie jest gdzieś odległy. Ty nie musisz szukać Go gdzieś daleko. Wystarczy, że ty powiesz do Niego, zapragniesz Jego i On przyjdzie do ciebie. Tak było w moim przypadku, kiedy 10 lat temu zawołałem Go. On przyszedł do mojego życia, ponieważ zapragnąłem. Jeżeli pragniesz, to przyjdź tutaj do nas. Jeżeli pragniesz przełomu w swoim życiu, jeżeli jesteś utrapiony czymś, jeżeli nie znasz Jezusa, jeżeli jesteś chory, jesteś zniewolony demonicznie, możesz przyjść tutaj do nas, ponieważ jesteśmy tutaj, żeby Wam głosić Ewangelię, żeby uzdrawiać chorych, żeby wypędzać z ludzi demony. Jezus tak robił, a więc my też robimy tak jak On. Jesteśmy jedno z Nim i jesteśmy Jego świadkami. I dzisiaj możesz doświadczyć Jego mocy. Przyjdź tutaj do nas, przyjdź, a doświadczysz mocy.